W celu rozważania Słowa Bożego przeczytamy urywek z Księgi Objawienia Jana. Wir lesen einen Abschnitt aus der Offenbarung. Z drugiego rozdziału. Kapitel 2. Od 18 wiersza. Ab Vers 18. Drugi rozdział Księgi Objawienia od 18 wiersza. Offenbarung 2, ab Vers 18. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją. I wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest Vers 29. Wenn wir jetzt zu dem Sendschreiben an Thyatira kommen, gdy teraz przechodzimy do tego listu skierowanego do Tiatyry, dann beginnen wir mit der Betrachtung der zweiten Gruppe der Sendschreiben. To tym samym rozpoczynamy rozważanie listu, który należy do drugiej grupy w tych siedmiu listach. Die ersten drei Sendschreiben bilden eine Gruppe. Bo te pierwsze trzy listy tworzą jedną grupę. Und die letzten vier Sendschreiben bilden eine zweite Gruppe. A ostatnie cztery listy tworzą następną grupę. Worin liegen die Unterschiede? W czym właśnie spoczywają różnice między nimi? Ich möchte einige aufzeigen. Chciałbym wskazać na kilka. Wir haben gehört, dass die Sendschreiben bestimmte Perioden der Christenheit vorschatten. My żeśmy już o tym słyszeli, że te poszczególne listy obrazowo wskazują na określone okresy czasu w chrześcijaństwie. Nun, die Kennzeichen der ersten drei Sendschreiben. Tak, ale te cechy charakteryzujące trzy pierwsze listy haben zur bestimmten Zeit die Christenheit geprägt. Te cechy w określonym czasie cechowały chrześcijaństwo. Kennzeichen, die wir heute nicht mehr haben. A były to cechy charakterystyczne takie, które my dzisiaj już nie posiadamy. Ich nenne sie jetzt. Ja je chciałbym teraz wymienić. Die allgemeine positive Beschreibung wie in den ersten Versen an Ephesus. Te w ogólności bardzo pozytywne wyrażenia, jakie znajdujemy w pierwszych wierszach listu do Efezu. Dass sie böse nicht ertragen konnten. Na przykład, że nie mogą znieść złego.
dass sie geprüft haben, że oni wszystko doświadczyli, sprawdzili, dass sie getragen haben um des Namens des Herrn willen, że oni wszystko znieśli w imieniu Pana, kennzeichnen heute die Christenheit nicht mehr. Te cechy już nie charakteryzują chrześcijaństwa dzisiaj. Auch die allgemeine Verfolgung der Gläubigen, wie in Smyrna beschrieben, również te i prześladowanie, jakie jest opisane w liście do zborów w Smyrnie, ist heute nicht mehr das Teil aller Christen. Coś takiego nie jest już udziałem ogółu chrześcijan na świecie. Selbst die positiven Kennzeichen von Pergamus, a nawet i te pozytywne cechy, jakie są opisane w liście skierowanym do zborów w Pergamie, in Vers 13, na przykład w 13 wierszu, dass sie festhalten an dem Namen des Herrn, na przykład to, że trzymasz się mocno mojego imienia, und das christliche Glaubensgut nicht verleugneten, i że oni nie zaparli się tej wiary chrześcijańskiej, ist heute ebenfalls nicht mehr Allgemeingut der Gläubigen. To w ogólności na świecie wśród chrześcijaństwa takie cechy nie występują. Aber die Entwicklung der bösen Dinge, die wir in diesen drei Sendschreiben haben, ale rozwój wypadków i złych rzeczy, jakie w tych trzech listach znajdujemy opisane, haben sich bis heute weiterentwickelt. To te rzeczy do dzisiaj dalej się rozwijają. Zum Beispiel das Verlassen der ersten Liebe, Ephesus. Na przykład opuszczenie pierwszej miłości, co mamy opisane w tym liście do Efezu. Der jüdische Einfluss in Smyrna, dargestellt in der Synagoge des Satans. Nie mamy tego wpływu żydowskiego, jaki jest opisany w liście do zborów w Smyrnie w postaci tej synagogi szatana. Und das Aufgeben der christlichen Stellung oder Berufung, der himmlischen Berufung. Przepraszam, mamy to opisane, jak również też i oddanie, rezygnacja z tego chrześcijańskiego stanowiska i powołania. Wie in Pergamus. Tak, jak to jest opisane w Pergamie. Wenn wir aber jetzt zu den letzten vier Sendschreiben kommen. A gdy teraz przechodzimy do tych ostatnich czterech listów, dann bestehen die Charakterzüge dieser vier Sendschreiben, to wtedy te cechy charakteryzujące te cztery listy nebeneinander bis zum Kommen des Herrn, istnieją dalej aż do przyjścia naszego Pana. Obwohl auch die dort beschriebenen Kennzeichnen, pomimo że i tam opisane cechy, für bestimmte Zeit die Christenheit prägen, były w określonych okresach chrześcijaństwa szczególnie charakterystyczne. Ein zweiter Unterschied. Teraz podam drugą różnicę. In den ersten drei Sendschreiben, w tych pierwszych trzech listach, besteht für die ganze Masse noch Hoffnung zur Umkehr. W tej ogóle tych wszystkich chrześcijan jeszcze istnieje nadzieja na zawrócenie ze złego. Die Aufforderung zu hören ergeht an alle. A wezwanie do zdążania do tego, co jest wyższe albo w górze, to rozbrzmiewa skierowane dla wszystkich. Und danach kommt die Verheißung an den Überwinder. A dopiero potem pojawia się obietnica skierowana dla tego, kto zwycięży. In den letzten vier Sendschreiben, w ostatnich czterech listach, wird nur noch an den Überwinder die Aufforderung gerichtet, wer ein Ohr hat. Tylko do tego, który jest zwycięzcą, jest skierowana ta obietnica, że kto ma uszy, niechaj słucha. Es besteht also keine Hoffnung mehr. A więc to oznacza, że już nie ma nadziei, dass die Masse zurückkehrt zu dem, was von Anfang war. Że cały ogół chrześcijaństwa zawróci do tego, co było na początku.
Vielmehr wird das Du aber des zweiten Timotheusbriefes hochaktuell. Ale o wiele bardziej w tej drugiej grupie czterech listów jest aktualne słowo skierowane do Tymoteusza, ale ty. Die Hoffnung ist also nach vorne gerichtet. Ta nadzieja jest skierowana naprzód. Und zwar auf das kommende Herrn. A mianowicie w kierunku przyjścia Pana. Das in allen vier Sendschreiben in irgendeiner Form erwähnt wird. Aby w tych i w jakiejś tam zawsze formie w tych czterech listach jest wymieniona. Während es in den ersten drei Sendschreiben noch nicht erwähnt wurde. Podczas gdy w tych pierwszych trzech listach w ogóle nie została wspomniana. Dann ein dritter Unterschied. I teraz widzimy jeszcze trzecią różnicę pomiędzy tymi dwoma grupami. In den ersten drei Sendschreiben. W tych pierwszych trzech listach. Richtet der Herr Jesus die Versammlungen anhand eines Maßstabes. Pan Jezus mierzy tutaj te zgromadzenia odpowiednim przymiarem. Dieser Maßstab wird sehr deutlich im Sendschreiben an Ephesus. Ten przymiar jest dobitnie widoczny w tym liście do Efezu. Er sagt in Vers 5. Bo mówi tutaj w wierszu 5. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Czytamy, wspomnij więc, skąd spadłeś i upamiętaj się. U nas jest napisane, z jakiej wyżyny. Powinno być skąd. Er beurteilt also ihr Abweichen. A więc tutaj on osądza to, że oni się odchylili. Nach dem, wie weit sie von dem ursprünglichen, von dem Anfang abgewichen waren. Na ile oni się odchylili od tego, co było na samym początku. In den letzten vier Sendschreiben ist es anders. W ostatnich czterech listach ta sprawa wygląda inaczej. Das wird sehr deutlich im Sendschreiben an Sardes. To bardzo dobitnie jest widoczne w tym liście skierowanym do Sardes. Dort sagt der Herr in Vers 3. Tam Pan mówi w wierszu trzecim. Gedenke nun, wie du empfangen hast. Pamiętaj więc, co nauczyłeś się, albo co otrzymałeś. Der Herr hat im Verlauf, in der Entwicklung der Kirche. Bo Pan w trakcie tego rozwoju sytuacji w Kościele gewisse Erweckungen gegeben. Darował pewnego rodzaju przebudzenia. Angefangen mit der Reformation. Począwszy od tej reformacji. Dann später über das Werk im 19. Jahrhundert. A później poprzez całe te potężne dzieło, jakie działo się w 19. stuleciu. Und die Gläubigen werden gefragt. I wierzący, do wierzących skierowane jest pytanie. Was habt ihr mit dieser empfangenen Gnade gemacht? Co wyście uczynili z tą otrzymaną łaską? Ich habe mich euch wieder zugewandt in Gnaden. Ja znowu się do was skierowałem w łasce. Und wie habt ihr darauf reagiert? A w jaki sposób wyście na to zareagowali? Das ist der Maßstab des Urteils in den letzten vier Sendschreiben. Taka jest miara tego osądu, który jest zawarty w tych czterech ostatnich listach. Dann noch etwas zu Vers 18. A teraz, co dotyczy wiersza 18. Der Jesus stellt sich in allen Sendschreiben so vor. Pan Jezus we wszystkich tych listach siebie samego przedstawia tak. Dass es einmal für den Überwinder eine unendliche Ermunterung ist. Że dla tego, kto zwycięży, przygotowane jest potężne pocieszenie, wzmocnienie. Und für die Untreuen, a dla tych, którzy są niewierni, eine ernste Warnung beinhaltet. Zawarte tutaj jest bardzo poważne ostrzeżenie. Nämlich die Warnung, mianowicie takie ostrzeżenie. Hättet ihr diese Charakterzüge beachtet, in denen ich mich vorstelle, gdybyście zwrócili na te cechy charakterystyczne, które mnie cechują, uwagę, wäre es nicht zu diesen Abweichungen gekommen. To nie doszłoby do takiego odstępstwa, jakie wśród was jest. Das wird auch hier sehr deutlich.
To i tutaj jest dobitnie widoczne. Ich möchte noch einmal auf den Sohn Gottes zu sprechen kommen. Ja chciałbym jeszcze tutaj powrócić do tego wyrażenia Syn Boży. Wir haben schon etwas gehört. My żeśmy już na ten temat słyszeli. Ich möchte mal drei Stellen dazu anführen. Chciałbym do tego przytoczyć trzy miejsca. Und ich habe den Eindruck, dass der Jesus diese drei Dinge meint. I mam takie wrażenie, że te trzy rzeczy Pan Jezus ma na myśli. In 1. Johannes 5, Vers 12. W pierwszym liście Jana, w 5. rozdziale, w 12. wierszu. Pierwszy list Jana, 5. rozdział, 12. wiersz. Heißt es? Tam jest napisane. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Kto ma syna, ma żywot. Also Leben kommt nur durch den Sohn. A więc życie tylko pochodzi od Syna. Das heißt nicht durch die Kirche. To oznacza, że ono nie przychodzi przez Kościół albo od Kościoła. Die Kirche vermittelt nicht Leben. To Kościół nie pośredniczy w tym życiu. Und Maria vermittelt kein Leben. I Maria też nie pośredniczy w otrzymaniu tego życia. Da merken wir, wie speziell auch die Vorstellung des Herrn für die Zeitepoche ist. I teraz zauważamy, jakie jest tutaj stanowisko Pana dotyczące tego okresu czasu, tej epoki. Wir haben hier die Kennzeichen der großen römisch-katholischen Kirche vor uns. Mamy tutaj przed sobą cechy charakteryzujące ten potężny Kościół rzymskokatolicki. Den zweiten Punkt hat Max schon sehr deutlich erwähnt. A drugi punkt już tutaj brat Max dobitnie wymienił. Die Grundlage der Kirche ist nicht Petrus. Tą podstawą tego kościoła nie jest Petrus, sondern Petra. Tylko Petra. Der Felsen. Skała. Nicht ein Stein an diesem Felsen. A nie kamień pochodzący z tej skały. Das hat der Jesus in Matthäus 16 Vers 18 gesagt. O tym opowiedział Pan Jezus Mateusza 16 w 18 wierszu. Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. A na tej skale ja chcę moje zgromadzenie zbudować. Und dann kommt noch ein dritter Gedanke. A teraz jeszcze pojawia się trzecia myśl. Den haben wir in Hebräer 3 Vers 6. Ją oglądamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale w 6 wierszu. List do Hebrajczyków 3, wiersz 6. Da wird von dem Herrn Jesus gesagt, tutaj jest powiedziane o Panu Jezusie, dass wir sein Haus sind. Że my jesteśmy domem Jego. Und Christus als Sohn über sein Haus ist. A Chrystus jako Syn ponad domem Jego. Das heißt, die Autorität der Regierung über das Haus Gottes liegt bei dem Sohn Gottes. To oznacza, że ten autorytet sprawowania rządów nad domem Bożym leży po stronie Chrystusa. Und nicht bei der Autorität einer Kirche. A nie spoczywa w autorytecie Kościoła. Wie wunderbar begegnet der Herr den aktuellen Gefahren für eine bestimmte Zeit. Jakże w aktualny sposób Pan wychodzi naprzeciw tym niebezpieczeństwom pojawiających się w odpowiednich okresach chrześcijaństwa. Und diese Belehrung überdauern die jeweilige Epoche und gelten bis für unsere Tage. I te pouczenia nie tylko były aktualne w tamtym czasie, ale są obowiązujące aż do dzisiaj.